Dzień dobry Państwu, kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jesteśmy obecnie w siedzibie OBWE, a oprócz Michała i Jacka dołączył do nas również Michał, który właśnie nas zaprosił tutaj do tej jaskini Lwa, gdzie będziemy przedstawiać swoją prezentację. Czy mógłbyś trochę powiedzieć o sobie i o fundacji, którą kierujesz? Michał Specjalski, Fundacja Pantarej. Myśmy Fundacją Dyplomacji Publicznej. Nie kieruję, jestem w Radzie Nadzorczej Fundacji, którego prezesem jest pani Maja Ruben. No my od 2014 roku działamy w takich projektach dyplomatycznych, czyli między społeczeństwami, tak? Czyli kojarzymy właśnie organizacje, firmy, też pomagamy Polakom za granicą. No i właśnie chcieliśmy z wami współpracować, żeby taki temat ciekawy przedstawić na Wiedniu, na takich wydarzeniach. To się nazywają supplementary meetings, czyli takie dodatkowe wydarzenia dotyczące wymiaru prawo człowieczego, prawda, w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która jest organizacją, która powstała no, po KBWE, prawda, czyli bardziej dotyczące bezpieczeństwa, to co się teraz dzieje, prawda, czyli jakby obniżenie tych napięć w Europie, ale ma też wymiar taki właśnie ludzki, gdzie różne organizacje pozarządowe, różne podmioty społeczeństwa obywatelskiego mogą brać udział w takich wydarzeniach międzynarodowych i przedstawiać właśnie głos społeczeństwa bezpośrednio dla dyplomatów. Tak? Jest tu 57 dyplomatów państw członkowskich OBWE. No i to jest taka właśnie sytuacja, gdzie możemy uczestniczyć. Organizujemy wydarzenie dzisiaj o 16:30, które się nazywa Finansowa dyskryminacja od pieniądza korporacyjnego do finansowego. No i tutaj jesteście jako eksperci też z strony polskiej. Będziemy mieć też pana Camerona McGregora z Stanów Zjednoczonych, z firmy z Adactum, ale który zajmuje się tymi sprawami. No i możliwe, że będziemy mieć austriackich partnerów, którzy będą to komentować. No właśnie, my z naszym projektem wpisaliśmy się w ten nurt dyskryminacji finansowej, bo uważam, że ta dyskryminacja teraz jest na najwyższym poziomie, czyli dyskryminacja finansowa dotyczy wszystkich ludzi i ten nasz projekt chcemy umiędzynarodowić i pokazać, że mamy rozwiązania, co można z tym zrobić. Będziemy również przedstawiać nasze projekty, gdybyśmy mogli pokazać, bo zostawimy tu taki obok stolik, na którym właśnie można pewne nasze projekty zostawić i między innymi będzie to ekonomiczny akt konstytucyjny, który będziemy chcieli tutaj zostawić i pokazać, że właśnie opracowaliśmy coś takiego i Europejską Deklarację Wolności i Suwerenności, która właśnie pokazuje, że problem pieniądza jest problemem ogólnoświatowym i ogólnoeuropejskim i nasze rozwiązanie może być właśnie tam stosowane. Michał, czy mógłbyś właśnie troszeczkę powiedzieć o projekcie, o tej prezentacji, którą oczywiście nie w całości, bo ją oczywiście będziemy transmitować, natomiast główne założenia, z którymi tu przyjechaliśmy właśnie, żeby umiędzynarodowić ten projekt. Zachęcamy Państwa do oglądania naszego kolejnego materiału. Najogólniej rzecz ujmując, dbamy o to, żeby przede wszystkim zmienić koncepcję i podejście do pieniądza, ponieważ ta koncepcja jest dzisiaj uszkodzona, zniszczona przez system. W związku z powyższym wszystkie istniejące mechanizmy cierpią z tego powodu. Więc przede wszystkim potrzebujemy nowej koncepcji. Instytut od 7 lat zajmuje się tworzeniem tej koncepcji i dzisiaj pierwszą część prezentacji poświęcimy właśnie koncepcji nowej pieniądza nie dłużnego, tylko pieniądza społecznościowego. W drugiej części pokażemy jeszcze, jak to zrobić, ponieważ jesteśmy praktykami wolności, ale o tym pewnie więcej Jacek powie. No właśnie, Jacku, bo powiedz, bo ta platforma, którą tworzysz, jest absolutnie unikalna w kontekście europejskim i światowym, ponieważ no, opiera się na bardzo nowatorskich rozwiązaniach. Mógłbyś chwilę o tym powiedzieć? Rzeczywiście tak jest. Tworzymy całkiem nową platformę blockchain. Ona nie jest żadnym podsystemem istniejących platform, tylko jest to zupełnie nowy protokół, nowy pomysł, nowy mechanizmy, które tak naprawdę potrzebne nam są do tego, żeby ta nasza platforma, nasze środowisko działało, żeby miała odpowiednią kontrolę społeczną. Chcemy tworzyć na tej platformie, oczywiście obsługiwać wszystkie kryptowaluty, ale przede wszystkim chcemy obsługiwać waluty społecznościowe. I to jest specjalny rodzaj waluty, którym my będziemy mieli specjalne wsparcie. No i oczywiście tworzymy nasz pierwszy produkt, którym jest portfel, też będziemy o tym mówić, o tym portfelu, w jaki sposób go można używać, jakie to jest proste i jak rozwiązuje bardzo wiele sytuacji codziennych.
No właśnie, my uważamy, że właśnie pieniądz społecznościowy będzie tym narzędziem, które może zmienić świat na lepsze. Jadąc tutaj z Michałem, żeśmy w pociągu i w metrze właśnie opowiadali mu o tym projekcie i chciałbym, żebyś na bieżąco powiedział, jak ty właśnie, ponieważ pierwszy raz się zetknąłeś z tym naszym rozwiązaniem, jak ty to widzisz jako właśnie fundacja, która obserwowała już kilka inicjatyw, czy widzisz, że właśnie ten element pieniądza może być kluczowy do rozwiązania wszystkich innych problemów? No tak, my jesteśmy na wydarzeniu, które mówi o tolerancji i niedyskryminacji. I przez przypadki się odmienia wszystkie różne rodzaje nietolerancji rasowej, religijnej, etc. No my nadajemy temu inny wymiar. Natomiast prawda? My tu wchodzimy w takim tematem dosyć, no, można powiedzieć, niszowym, ale jednocześnie dotyczącym wszystkich, tak? Znaczy prekursorskim, można powiedzieć, w myśleniu. Dlatego, bo dyskryminacja finansowa dotyczy, jak już wspomnieliście, wszystkich, te wszystkie te podziały społeczne i tak dalej. No i chodzi, tak, co koledzy mówią, pieniądz dłużny, tak? Zadłużania zarówno jednostek, jak i państw. No i wszystkie pomysły i też rozwiązania technologiczne, o których mówicie, no, muszą mieć też wyraz na takich właśnie organizacjach międzynarodowych, żeby po prostu te tematy nie tylko w środowisku polskim, ale właśnie we współpracy międzynarodowej mogły się jeszcze bardziej rozwinąć. No właśnie, bo my Polacy i Polska jest absolutnym prekursorem. My jesteśmy najbardziej zaawansowani w analizie i tego, jak funkcjonuje pieniądz dłużny i jak można te kwestie rozwiązać. I jak to Polacy chcemy podzielić się z tym z Europą i z całym światem. Zapraszamy Państwa do oglądania naszych następnych programów, gdzie zarejestrujemy naszą prezentację. To się odbędzie chyba na piątym piętrze w takiej sali komisji tutaj tych i tam pokażemy te nasze rozwiązania. No i pewnie będzie dyskusja. Zobaczymy, jaka będzie reakcja, ponieważ ta nasza prezentacja o wielu rzeczach mówi bardzo na czyste wyrazy. Zobaczymy, jaka będzie na to reakcja. Cóż, dziękujemy Państwu za uwagę i jeszcze raz zachęcamy do oglądania naszych programów. I tradycyjnie życzymy miłego dnia.